Niezły pacjent w Radiu Z. Zaprasza Michał Figurski. Proszę Państwa, w audycji Niezły pacjent schodzimy w różne rewiry ciała ludzkiego. Dzisiaj spoglądam ku górze, tym bardziej, że niezły pacjent jest wysoki. Imię? Paweł. Nazwisko? Stasiak. Ten z Papadens? Niezmiennie. Matko Boska, przecież ty jak chłopczyk wyglądasz, że to już dawno po 50 chyba jesteś. No, 52 lata skończone w listopadzie. To jest niemożliwe. A do tej miejsca, jest możliwe. A tak konkretnie, jak u lekarza, do tej miejsca urodzenia? 19 listopada 67 rok, Łódź. Skorpion. Skorpion. Mhm, no okej, okay. No kochany, powiedz... Może stąd ta walka cały czas, wiesz. A ty mi powiedz tak zdrowie własne w skali od 1 do 10? No myślę, że w tej chwili tak mniej więcej 6-7. Bo chłop po 50 to już się sypać zaczyna, nie? Podobno sypi się wcześniej, ale ogólnie jest tak, że przychodzi pewien moment, kiedy rzeczywiście należy na to zwracać uwagę, ale myślę, że to jest, wiesz, wszystko do wypracowania, nie wiem, dietą, sposobem życia i dobrą energią, dobrymi ludźmi, którymi się człowiek otacza, i to jest najważniejsze. Bo ty, Paweł, zawsze byłeś mężczyzną pięknym. Ej, tam wiesz, to jest kwestia zawsze bardzo względna. Niektórzy mówili, że właśnie to jest taki trochę wygląd takiego chłopaczka, który nigdy nie wygląda poważnie. Bo ty byłeś chłopczykowaty. I taki prawdopodobnie pozostanę. I głos też trochę miałeś taki chłopczykowaty. A to akurat dobrze, akurat w śpiewaniu, bo to wiesz, jak się głos nie starzeje, to dobrze. A jak państwo nie wierzą, no to posłuchajmy wszyscy. Matko Boska, słuchajcie, 85 rok, Opole. Ja pamiętam ciebie, słuchaj, i naprawdę mi się to podobało. I kamikadze w ogóle. Było. Nie było mocnych. A zresztą co ja będę śpiewał? Paweł Stasiak w Radiu Z. Tak jest. Pamiętasz ten czas? Któż by nie pamiętał? Ty no, wiesz co, 35 lat temu. No ale demencja starcza jeszcze nie zadziałała aż tak mocno, żeby tego nie pamiętać. Zresztą to były takie dynamiczne czasy i ja to wspominam bardzo dobrze. To były czasy ja takie beztroskie dosyć, bo lata 80. to wiesz, to nie było wyścigu, nie było, było na pewno mniej stresu. Bardziej było, nie wiem, z akcentem na realizację tego, co człowiek chce robić. Niektórzy twierdzą, że ty wtedy właśnie zacząłeś disco polo. Ty się denerwujesz, jak słyszysz coś takiego? Wiesz co, nie, dlatego że uważam, że każdy ma prawo do mówienia. Ja mówienia na ten temat jak chcę. Uważam, że akurat jeżeli tak mówi, to się nie zna, bo disco polo było dużo później. Disco polo wzięło się od muzyki chodnikowej, czyli to był gdzieś tak rok 90, kiedy na ulicach zaczęły się pojawiać... Czekaj, bo to w ogóle nie jest audycja o muzyce, kochany, mówisz... No ale jak wiesz, no, jak pytasz, to muszę ci odpowiedzieć. Bardzo słusznie. Kochani, będziemy dzisiaj się przyglądali głowie Pawła Stasiaka, ale... Bardzo proszę. Ale bynajmniej nie będziemy zaglądali do wewnątrz, wręcz przeciwnie. Dzisiaj rozmawiamy o twoich włosach. Tak jest. Do 23. Niezły pacjent w Radio Z. Proszę Państwa, dzisiaj w Radiu Z rozmawiamy o włosach Pawła Stasiaka. Spokojnie, tylko o głowie. O resztę owłosienia nie. Chociaż jest z nami w studio lekarz. Ja tak od razu jestem ciekaw, panie doktorze. Po pierwsze, jak pan ma na imię i nazwisko? Dzień dobry, bardzo mi miło. Lekarz Jakub Miszczyk, klinika doktora Szczyta, specjalista chirurgii odtwórczej włosów. Tego Szczyta? Tego Szczyta. Łomatko, to u was drogo na pewno. I że idzie to w cenie z jakością, opieką nad pacjentem. Jakość ponad wszystko. Takiej odpowiedzi się spodziewałem. Ty u doktora Szczyta robiłeś włosy? Nie. Ja w ogóle moją przygodę z przeszczepem rozpocząłem bardzo wcześnie, bo u mnie symptomy wypadania włosów rozpoczęły się już w roku 92-93. I rozpocząłem wtedy takim przeszczepem. No wiadomo, że to były kompletnie inne czasy i kompletnie inne metody. I tutaj się u mnie zaczęło mniej więcej gdzieś tak
na czubku głowy, jak to w większości mężczyzn bywa. Czasami jest to bardziej tutaj w zakolach. Tak zwana myszka Mika. Miki, przepraszam. Chłopaki, wy się przyjrzyjcie teraz swojemu owłosieniu. Radzę się nachylić, jeżeli słuchacie nas w samochodzie i sprawdzić, gdzie tam się zakola robią. Ja zaraz to sprawdzę, bo mam to szczęście, że razem z nami w studio lekarz właśnie od tychże włosów. No i Paweł Stasiak, który wykonał ten zabieg sam na sobie. Niezły pacjent, dzisiaj o włosach męskich. Do 23:00 zaraz wracamy. Dzisiaj rozmawiamy o twoich włosach, Paweł. Paweł Stasiak. Cieszę się bardzo. Ty bardzo ładnie i odważnie o tym opowiadasz. Ile ty miałeś lat, jak zauważyłeś, że coś się tam sypie na głowie? 92, 3 rok, to miałem 25-26 lat, dosyć wcześnie u mnie zaczęły się te włosy gdzieś tam zanikać po prostu. I pomyślałem sobie, że wiesz, że wychodząc na scenę, odwracając się, nagle po prostu zaczynam blikować w pewnym momencie. To jest ten moment, kiedy mężczyzna widzi się z daleka, jest taki: Jezu, to ja! Panie doktorze! Panie doktorze, na litość boską, 25 lat chłop łysieć zaczął. Znaczy, niestety jest to dosyć typowe, bo łysienie androgenowe jest chorobą sklasyfikowaną w ICD-10, ale też praktycznie 70% mężczyzn w jakimś stopniu tę chorobę ma. Androgenowe to chyba starcze. Androgenowe to na podłożu pochodnych testosteronu. Mm. Także no, można się zastanawiać, czy jeżeli 70% mężczyzn cierpi na to schorzenie, to czy to nadal jest choroba, czy nie jest to w jakiś sposób norma. I rzeczywiście, 20 któryś rok życia, to zazwyczaj są pierwsze objawy tej choroby. A jakie są powody oprócz wieku? Znaczy, mamy predyspozycje genetyczne, ale właściwie prawie każdy mężczyzna w jakimś stopniu jest objęty tym procesem, tylko u różnych mężczyzn jest to różnie wyrażone. Niektórzy zatrzymują się wcześniej na tym etapie łysienia, a niektórzy z czasem wyłysieją prawie że w całości, poza skroniami i potylicą. Nam facetom się zawsze mówi: popatrz na czoło i głowę ojca, no i będziesz wiedział, jak z tobą będzie. Jak u ciebie, Paweł, twój tato był łysiejącym mężczyzną? Tak jest, też bardzo wcześnie wyłysiał i golił się na bardzo krótko i kompletnie mu to nie przeszkadzało, wręcz wyglądał bardzo dobrze. W związku z tym, że akurat no, zawód tak, jaki wykonuje, i to, że akurat byłem bardzo znany z bujnej fryzury w latach 80. Długie, która... takie jasne włosy. Długie i stawiane, i wiesz, i no umówmy się, patrzyliśmy się wtedy na wykonawców, którzy śpiewali, nie wiem, w Wielkiej Brytanii, typu Limahl, Kadżegulu, Duran Duran, Spandau Ballet, to oni wszyscy mieli. Ten tapir taki wielki. Tapir, wielkie włosy, dużo kolorów, także chcieliśmy do tego być jak najbliżej. A może ty się wtedy uszkodziłeś, panie doktorze, czy to możliwe, że on tym tapirem, tym farbowaniem po prostu osłabił sobie czuprynę? Znaczy, na pewno w jakiś sposób wszystkie procesy chemiczne, farbowanie osłabiają włosy. Szczególnie ale, w tamtych czasach. Tak, no teraz preparaty też są inne, ale natury jednak nie da się oszukać. Dlatego zawsze też pytamy pacjenta, jak było u taty, dziadka, brata. Jeżeli oni wyłysieli na wczesnym etapie życia, to niestety, ale możemy tylko opóźniać ten proces. Właściwie nie możemy go do końca zahamować. Mhm. Później możemy leczyć jego objawy już metodami chirurgicznymi. Czyli ten koczak jest trochę nieuchronny. Trochę nieuchronny, tak? Mamy leki jakby do terapii zachowawczej, które opóźniają ten proces, ale jednak nigdy go do końca nie zahamujemy. Mamy leki i mamy procedury. Procedury chirurgiczne, tak. No właśnie, którym obecny tu Stasiak Paweł Polska, lat 52, był się poddał w wieku? Jego 25-6 lat. Wtedy popełniłeś pierwszy przeszczep? Pierwszy przeszczep, dokładnie. I jedyny póki co. Proszę państwa, no właśnie, przeszczep włosa. Tak, to jest możliwe. No, wiele osób o tym nie mówi, a my owszem, w Radiu Z, w Niezłym Pacjencie, z Pawłem Stasiakiem do 23:00. Jesteśmy dzisiaj na czubku głowy Pawła Stasiaka, proszę państwa. Na szczycie głowy możemy powiedzieć. O, proszę pana, pan już tutaj szefa tak nie reklamuje. Dobrze. Naprawdę. Słuchajcie, to jest straszliwa stygmatyzacja.
chłop wziął i sobie zrobił przeszczep włosów. Dlaczego, powiedzcie mi? Dlaczego my się nie możemy przyznać w dobie, kiedy nasze matki, żony i kochanki wypełniają sobie policzki, pośladki, piersi, czymkolwiek, a facet dalej nie może powiedzieć wprost: tak, przeszczepiłem sobie na Jezusie Boską włosy, bo źle mi było z tą łysiną. Ja nie wiem, dlaczego ludzie się do tego nie przyznają. Moim zdaniem to jest zupełnie naturalne, bo to jest jakaś taka forma dbania o siebie i jeżeli człowiek uważa, że będzie się czuł z tym lepiej, to powinien to po prostu zrobić. No ale mówią, że takie niemęskie. Panie doktorze, jak często się pan spotyka z błaganiem wręcz na kolanach, z prośbą o dyskrecję, żeby, broń Boże, czy pan ma jakieś klauzule na przykład takie, że... Znaczy, oczywiście obowiązuje nas tajemnica lekarska i to jest w przypadku każdego zabiegu, nawet najmniejszego, nie tylko zabiegu przeszczepu włosów. Dlatego pacjent jakby... podejmując się zabiegu u nas, musi czuć się komfortowo, dyskrecja jest zawsze zachowana, także nigdy nie ujawniamy nazwisk naszych pacjentów. Ale oczywiście, jeżeli oni sami zapragną kiedyś to ujawnić, to jak najbardziej nie jest to żaden powód do wstydu. Myślę, że kilka lat i jakby świadomość społeczna też wzrośnie. Bo to jest trochę może tak jak ze zdejmowaniem kamienia u dentysty, tak? To jest regularne dbanie o siebie, tu nie ma się czego wstydzić. Bo jakby się inni dowiedzieli, to by jeszcze wziął i wyłusiał ponownie. Słuchajcie, poczekajcie, przejdźmy do meritum, bo mnie, ja wiem, że dżentelmeni nie rozmawiają o pieniądzach, ale ze mnie żaden dżentelmen, to wiedzą wszyscy. Ile to kosztuje, panie doktorze? Cena takiej procedury kształtuje się tylko w zależności od ilości przeszczepionych graftów. Grafty, czyli jednostki mieszkowe, kompleksy mieszkowe. Nie ma jakby dobrego odpowiednika polskiego tego słowa angielskiego, bo nie przeszczepiamy pojedynczych włosów, tylko one rosną w skupiskach. Jak to jest, że zawsze kiedy pojawiają się duże kwoty, to od razu pojawia się jakiś niezrozumiały język, prawda? To jest bardzo prosta matematyka na poziomie podstawówki. Ilość przeszczepionych kompleksów mieszkowych razy kilkanaście złotych. Aha, czyli kilkanaście złotych za jeden włos? Tak. Znaczy właśnie nie za jeden włos, bo jakby wyjaśnijmy to sobie, włosy rosną w skupiskach i ze skóry w jednym miejscu zdarza się też, że to jest włos pojedynczy, ale zazwyczaj są dwa, trzy włosy, czasami cztery, nawet jeszcze pięć. Także kilkanaście złotych, ile dokładnie? 12, 14. Zależy też od rozległości procedury, od obszaru. Ja zawsze, jest to zabieg bardzo długi. Zawsze byłem kiepski z matmy. Inaczej, panie doktorze, żeby tak, powiedzmy, przychodzi taki, niech ja się zastanowię, Piotr Zelt na przykład, ani jednego włosa na głowie, chociaż on jakiś tam meszek ma. Ile kosztuje Piotrka pozbycie się tej, kompletnie, tej łusiny totalnej? Mhm. Ile to może kosztować? Znaczy, mówiąc o hipotetycznym pacjencie... O hipotetycznym Piotrze Zelcie. No nie mówmy Piotr o Piotrze Kapitol, Zelcie. Cześć, Piotrek. Hipotetyczny pacjent, stadium siódme łysienia, czyli zostały prawie, że tylko włosy na potylicy i części skroni. Mhm. Potrzebne jest kilka zabiegów. To jest po pierwsze. Co nas ogranicza, to ilość graftów, które możemy pobrać. Dlaczego? No nie możemy też jakby pobrać włosów jeden do jednego z potylicy i ze skroni, czyli z tych okolic dawczych, czyli bo tam nie zostałyby włosy. Czyli to się własne włosy pobiera. Tak, pobieramy własne włosy. Tak bardzo uśredniając, z potylicy, skroni w przebiegu życia możemy pobrać 6-7 tysięcy takich graftów. U mężczyzn dodatkowo mamy brodę, która też jest dobrym miejscem dawczym i to jest dodatkowe 2-3 tysiące graftów w przebiegu całego życia. Także rzeczywiście ta ilość pozwala nam na zaopatrzenie całej wyłysiałej okolicy, nawet w tych stadiach szóstym, siódmym łysienia, czyli takich ostatecznych, najbardziej zaawansowanych. Zwróćcie uwagę, chłopaki, że cały czas nie padła kwota, ale mamy czas, ja zaraz pana doktora wycisnę. Kilka tysięcy razy do 12, 14. Poczekaj. Ewa, daj mi jakąś kartkę i długopis. Dla państwa chwila muzyki w Radiu Z, a my wracamy za chwilę. Paweł Stasiak, pan doktor odczyta ten od włosów. Niezły pacjent w Radiu Z. No chłopaki, dzisiaj dla was ta audycja, zdecydowanie w Radiu Z niezły pacjent. Bardzo przepraszam, szanowne panie, ale w zasadzie zajmujemy się wami co tydzień. No dzisiaj taka maskulinistyczna tematyka w naszym programie. Paweł Stasiak przeszczepił sobie włosy i przyszedł opowiedzieć nam o tym, a rozmowie przysłuchuje się pan doktor Jakub Miszczyk z kliniki doktora Szczyta. Panie doktorze, no, musimy naprawdę ten wątek zakończyć. Łysa Pała przyszła przeszczepić sobie włosy, chce to zrobić kompletnie, totalnie od samego początku. Jaka jest kwota na końcu? Kodżak przyszedł. Kodżak przyszedł, tak, dokładnie. Tak jak mówiliśmy, to zależy od ilości graftów.
jeden przeszczep ograniczamy do 2-2,5 tysiąca graftów, bo to jest bezpieczna ilość, to jest tak jak z sadzeniem kwiatów. A ten znowu. Nie możemy posadzić za dużo Panie i za gęsto. Panie doktorze, jaka jest cyfra na Powiedzmy końcu? Powiedzmy 12, 14, 16 razy 2, 2,5 tysiąca graftów. Uśredniając mamy między 20 a 30 tysięcy za każdy etap. Okej, okay, no to już teraz to wiemy. Już, tak. Ile czasu, skoro znamy kwotę? Ile czasu potrzeba nam na to, żeby pozbyć się wszystkich następstw takiego zabiegu? Powiedzmy, że jeżeli jest to ten hipotetyczny pacjent z bardzo zaawansowanym łysieniem, potrzebujemy około 3 zabiegów, po 2-2,5 tysiąca przeszczepów. Odstępy między zabiegami najbezpieczniej 9 miesięcy do roku, czyli potrzebujemy 2-3 lat. Masakra. Paweł, teraz do ciebie wracamy. Czy to tyle kosztowało i tyle trwało? To wiesz, to u mnie to było trochę inaczej, dlatego że u mnie chodziło o to, żeby tutaj na razie na tym etapie, na którym Chłopie, byłem... nie dotykaj się, bo jeszcze ci coś wypadnie, przecież to jest majątek. Nie, no tak stary, mówię, no. No, to nic nie wypada. A mogę? Proszę bardzo. Proszę. Ile one mają lat, wiesz, bo ja się boję. Nie wiem. Już pełnoletnie, prawda? Nie wiem. Dobra, uwaga, proszę państwa, ja w tej chwili dłoń kładę na włosach Pawła Stasiaka. Mogę, naprawdę? Proszę bardzo, proszę. Jezu, ja się boję, słuchajcie. Dobra, okej, okay, zaciskam dłoń, złapam sporą kępę tych włosów i uwaga, ciągnę! Rytm, nic nie wyrwałem, ani jeden włos nie wypadł. Ani jeden. Nie są. I to już są twoje. U mnie jest to jeszcze inna sytuacja, dlatego że po tym przeszczepie, który miałem... Dlatego że po piosence wrócimy, ty musisz dojść do siebie, ja zresztą też, bo ja się denerwowałem bardzo. Proszę państwa, ściągałem przed chwilą, zaczochrałem Pawła Stasiaka. Ale tam dużo za mnie zaczochrałeś. W Radiu Z, niezły pacjent, wracamy za chwilę. Panie doktorze, przed chwilą dokonaliśmy swoistego eksperymentu na antenie Radia Z. Doktor Jakub Miszczyk z chęci doktora Szczyta, Paweł Stasiak jest po przeszczepie włosów, za które przed chwilą naprawdę poważnie bezlitośnie ciągałem. Jak to jest, że nawet jeden włosek nie został? One są lepsze, mocniejsze, te przeszczepione? Cały zabieg opiera się na jednym założeniu udowodnionym naukowo. Włosy na potylicy i skroniach są niewrażliwe na androgeny. Przynajmniej nie tak wrażliwe jak te na czubku głowy, tak, na szczycie głowy. Dlatego one przeszczepione w miejsce, z którego włosy już wypadły, nie wypadną i zostają z nami praktycznie do końca życia. Wspaniale. Bo one nie są podatne na działanie pochodnych męskich hormonów płciowych. Cudownie. Ale to zaraz, poczekajcie, bo jakby wracając do genezy tego problemu. Czyli on jest po prostu super samcem. Za dużo, pan kiwa głową, za dużo miał w sobie tego testosteronu, którego tych włosów pozbawił? Nie, nawet kobiety cierpią na łysienie androgenowe i mogą mieć takie objawy nawet przy prawidłowych poziomach hormonów płciowych. Także są to predyspozycje genetyczne, jeżeli chodzi też o wrażliwość włosa na pochodne tych hormonów, ale prawidłowy poziom hormonów płciowych nie wyklucza łysienia androgenowego. Będąc przy genezie, doszliśmy do tego, że tak, że farbowanie osłabia, tapirowanie osłabia ten męski włos. Słyszałem wielokrotnie, nie trzyj po prysznicu głowy, bo wytrzesz te włosy. Wszystkie, z drugiej strony słyszałem, że to jest właśnie wskazane, dlatego że to jest masowanie skóry głowy. Gdzie jest prawda, panie doktorze? Myślę, że tu chodzi bardziej o to, że po prysznicu ciepłą wodą łuski włosa są po prostu otwarte. I my mocno mechanicznie pocierając wyłamujemy łuski włos, ale to jakby osłabia jakość włosa, a niekoniecznie przyczynia się do jego wypadania. A rzeczywiście masaż skóry głowy jest bardzo ważny, dlatego nawet ciepły prysznic z drugiej strony pozytywnie wpływa na ukrwienie skóry głowy. I parę tysiąc w plecy. Tak na przyszłość. Słuchajcie, to jest chyba trudna rozmowa jednak, mi się wydaje, dlatego że nam mężczyznom nie wypada się przyznawać do tego, że coś nam się w sobie nie podoba. Kiedykolwiek miałeś z tym problem, Paweł? Nie. Nie, ja uważam, że po prostu należy o tym mówić. No wiesz, trudno powiedzieć, co innego jest, jeżeli na przykład mam burzę włosów i nagle następnego dnia pojawiam się kompletnie łysy. I wtedy wiadomo jest, że po prostu zdecydowałem się na zadziałanie golarki i zdecydowałem się na to, żeby wyglądać zupełnie inaczej i po prostu ściąłem wszystkie włosy. A co innego jest, jak wiesz... jestem bez włosów i nagle po jakimś czasie pojawiam się z bujną czupryną, prawda? To nie jest tak, że to jest jakaś tajemna różdżka, która po prostu została tutaj, jakieś działanie tej różdżki zostało zrobione i
po dotknięciu one zaczęły odrastać, to po prostu trzeba się było poddać jakiemuś zabiegowi i tutaj nie ma się czego wstydzić. To jest kwestia dbania o siebie. To jest kwestia tego też, co komu jest potrzebne, do czego. Podejrzewam, że gdybym nie wykonywał takiego zawodu, jakie wykonuję, który jednak wymaga pewnego rodzaju wyglądu, prezencji, tego też wymagają ode mnie moi fani, żeby po prostu wyglądać dobrze, wyglądać jak najlepiej. Poza tym, wiesz co, niech ten wygląd, który, bo wiadomo, że procesu starzenia nie jesteśmy w stanie w żaden sposób zatrzymać, ale jeżeli jesteśmy w stanie zatrzymać gorszy wygląd na miejsce lepszego, to dlaczego tego nie robić? Dlaczego o tym nie mówić? Proszę Państwa, rozmawiamy właśnie o tym, że mężczyzna dba o siebie i jest skłonny wydać wszystkie pieniądze. Ja zresztą też. Mam nadzieję, że nie wszystkie. Jesteśmy po jednym eksperymencie w tej audycji. Przed nami kolejny. Jaki? O tym już za moment. Chwila muzyki w Radiu Z. To jest Niezły Pacjent z Pawłem Stasiakiem i doktorem Jakubem Miszczykiem. Te męskie włoski, dlaczego one tak szybko wypadają? Śpieszą się kochać męskie owłosienie, bo tak szybko odchodzi. Tak, panie doktorze, ile u pana kosztują konsultacje? No bo rozumiem, że facet zanim się zdecyduje na zabieg, musi się skonsultować. Tak, konsultacja to jest stały koszt 250 zł. Jeżeli jest potrzeba, w tej cenie powtarzamy te konsultacje, tak? Bo to jest też proces, w którym pacjent ma dużo do powiedzenia, tak, bo on też decyduje, którymi obszarami chce zająć się najpierw. Oczywiście my jakby prowadzimy za rękę przez cały ten proces, podpowiadamy, ale jakby pacjent tutaj podejmuje ostateczną decyzję, jakby to do oczekiwań konkretnego pacjenta dostosowujemy ten proces, bo nie ma stałego szablonu, tak? Każdemu może przeszkadzać bardziej bądź mniej inna okolica. Słuchajcie, ja rzadko o tym mówię, ale jestem straszna kłótwa i właśnie chciałbym zaoszczędzić 250. Czy my możemy za chwilę zrobić konsultację, panie doktorze, jeżeli chodzi o mój czerep? Jeżeli zgodzi się pan na ujawnienie pewnych danych wrażliwych, jeżeli będzie taka potrzeba, to jak najbardziej. A wy jak myślicie? Wracamy za chwilę. Dzisiaj doktor Jakub Miszczyk z Inchi doktora Szczyta i Paweł Stasiak, proszę państwa, rozmawiamy sobie we trzech facetów o męskim owłosieniu. Tylko z głowy wypada, czy pozostałe też się uzupełnia, panie doktorze? Możemy też rekonstruować brodę, owłosienie na brodzie, brwiach. A dywan na klacie można sobie zrobić? Teoretycznie można, ale to są włosy, które właśnie nie są wrażliwe na łysienie androgenowe. No niestety z głową jest inaczej. Ja mam co do siebie podejrzenia bardzo poważne, panie doktorze. Czy pan z łaski swojej mógłby u mnie zerknąć na to, jak to u mnie wygląda? Słuchajcie, zbliżam się do pana doktora Pawła Miszczyka. Jakuba Miszczyka. Myłem ręce przed chwilą. Tak. A ja głowę, panie doktorze. Pozwolę sobie dotknąć skóry. Bo ja się, wie pan... Cisza, jest cisza. No bo ja się denerwuję. Pan teraz tutaj za kolą mnie sprawdza, pan doktor. Tak, czy wcześniej gniazdo sprawdził? Mój brat ma straszne, ja się boję. No i co, panie doktorze? Proszę mówić śmiało, jestem przygotowany na wszystko. Znaczy, nie jest tak, że my mamy za zadanie wytykać pacjentowi wady. Bo ależ proszę. Pacjent zgłasza się do nas z pewnym niepokojem i leczymy jakby to, co niepokoi pacjenta. Panie doktorze, wie pan, jakimi rzeczy wypomnieli na pudelku? Naprawdę jestem przyzwyczajony. Jest pan zahartowany. Znaczy, jeżeli mamy mówić stricte medycznie, to nie jest to zaawansowane łysienie typu androgenowe. Ale jest. Mówię, 70% z nas mężczyzn cierpi na to schorzenie. Ja też nie jestem stopniem pierwszym, tylko może drugim pan w skali normy. Pan ma piękną czuprynkę na Ale recesje skroniowe, czyli tak zwane zakola, i to nie jest coś, moim zdaniem, z czym należy za wszelką cenę walczyć. Pan o mnie gadanie o sobie, panie doktorze. No. Przyzwyczaiłem się, przepraszam. Wie pan co? Jeżeli panu w jakiś sposób przeszkadzają zakola, czyli te recesje skroniowe, można z tym walczyć, tak? Ale nie jest to zaawansowany proces łysienia androgenowego. Ja się boję czego innego, panie doktorze. Mi się wydaje, że mi się tutaj przerzedziło. Ja ostatnio wyszedłem z podprysznica i tak, wie pan, włosy były mokre, a ja tu jakieś placki takie. Niestety dosyć typowe. Ja bym się zagęścił. Zaczyna się od zakoli, później ta okolica czołowo-środkowa, a dopiero później
wierzchołek. Okej. Okay. Wierzchołka, ale to ja nie widzę, on mi nie przeszkadza. Ja myślę, że na wierzchołku ma pan dobrą gęstość w tym momencie. Także okay, jest niewielkie przerzedzenie w tej okolicy czołowo-środkowej. Ale pytanie, czy jest to coś, co panu przeszkadza? Ja tak? Mam 46 lat, panie doktorze. No, to już sam pan powiedział, że to chyba normalne. Paweł miał 25, kiedy zaczął usiąść. Rozmawialiśmy poza anteną. Mówiłeś, to były inne czasy. Ja miałem zupełnie inny zabieg. Jaki ty miałeś zabieg? Wiesz co, to był zabieg robiony w Swarzędzu, mogę teraz to powiedzieć, bo to już było tyle lat temu, że zresztą chyba było w ogóle bardzo mało klinik, które się tym zajmowały w tamtych czasach, tak, na początku lat 90. Meblościankę ci na głowę mogli postawić. Mogłoby to wyglądać dosyć interesująco, ale trudno by było się przemieszczać. To był zabieg, który polegał na tym, rzeczywiście z potylicy brane mi były włosy i przeszczepiane tutaj rzeczywiście mieszkami. Chyba było, z tego co pamiętam, 170 otworów, które były zapełniane tym. I rzeczywiście to się przyjęło. Po jakimś czasie to wypadło. Wiadomo, robią się jakieś tam stróbki, które później dopiero ten właściwy włos zaczyna wyrastać i to jest już ten włos prawidłowy, który już pozostaje i który już jest razem ze mną cały czas. Potwierdzam, że bardzo silny i bardzo mocny, sam targałem przed chwilą na antenie. Słuchajcie, prawda jest taka, że faceci to są potworne hipochondryki. Znacznie gorsze niż kobiety, co do tego nie ma wątpliwości. I wielu z was, chłopaki, na pewno teraz myśli z przerażeniem o takiej operacji. Dlatego wspólnie z doktorem Jakubem Miszczykiem za chwilę opowiemy wam dokładnie, jak wygląda cała procedura przeszczepienia tego waszego włosa uciekającego. Niezły pacjent w Radiu Z, siła muzyki. Proszę państwa, Paweł Stasiak zapisał się niejednym w historii Polski, nie tylko swoją muzyką zespołu Papa Dance, ale okazuje się, że ty jako jeden z pierwszych w ogóle dokonałeś takiego przeszczepu włosa w roku, jeszcze raz, 93, z tego co pamiętam. No dobra, i teraz tak, facet sobie myśli, dobra, pójdę, ale boję się. Czego ma się bać, panie doktorze? Jak dokładnie wygląda ta procedura? Czy zostanie mu zdjęta skóra z głowy, położona na stole, nakłuta 200 tysięcy razy i z powrotem przyklejona na czaszkę? Znaczy, zabieg jest tak naprawdę jednym z mniej inwazyjnych, jeżeli chodzi o ogólnie zabiegi chirurgii plastycznej. Można zjeść śniadanie przed zabiegiem, można wziąć prysznic, nie trzeba być naczczo. Kontrolujemy ciśnienie, bo przeciwwskazaniem jest niewyrównane nadciśnienie tętnicze czy jakieś zaburzenia krzepnięcia krwi. Zabieg jest w znieczuleniu miejscowym, czyli pacjent cały czas jest świadomy, sam oddycha, może oglądać film na telefonie, może słuchać czyli muzyki. Czyli narkoza jest niepotrzebna? Niepotrzebna. Na przykład, okay. Robimy przerwy, można wyjść do łazienki, przespacerować się. Ile trwa zabieg? Zabieg to jest kilka godzin w zależności od ilości przeszczepianych graftów. Bywa, że i 12. Także są to rzeczywiście długie zabiegi, dlatego dla komfortu pacjenta są przerwy, jest normalnie obiad w trakcie zabiegu. Także jeżeli chodzi o komfort pacjenta i... Przepraszam bardzo, czy pacjent leżący na stole dostaje stolik, obiad, wcina, ogląda M jak miłość, a wy wszczepiacie mu włosy? Prawie, że tak. Nie jemy tylko na sali operacyjnej, ale swobodnie... Może oglądać coś w telewizji, na telefonie, słuchać muzyki. Na przerwę obiadową jakby zabezpieczamy głowę. Nakłuwacie skórę głowy z środkiem znieczulającym, trochę tak, jak u dentysty. Tak, i wbrew pozorom nie jest to aż tak bolesne dzięki temu, że stosujemy pompę, która podaje to znieczulenie pod wysokim ciśnieniem, ale bardzo cienką igłą. I zaczynacie nakłuwać. Najpierw dziurka, potem sadzicie tą cebulkę? Zaczynamy od pobrania tych graftów po angielsku, powiedzmy po polsku jednostek mieszkowych. Wyrywacie je pensetą? Jak to się wyrywa? Znaczy to nie jest wyrywanie. My stosujemy, moim zdaniem teraz na rynku najlepsze urządzenie, tak zwany punch hybrydowy. To jest rurka, która ma średnicę zewnętrzną poniżej milimetra, około 0,9, wewnętrzna średnica około 0,7, więc to jest malutka, cieniutka rureczka. Te dawne typy były po prostu ostre na całym obwodzie i nacinały skórę i tkankę podskórną wokół włosa i mieszka włosowego.
To urządzenie jest o tyle unikalne, że na większości swojego obwodu jest tępe, ma tylko trójkątne wypustki na całym obwodzie. I te szczyty tych... To się mówi zęby, panie doktorze. Tak, szczyty tych wypustek są ostre. One przy przyłożeniu do skóry przecinają tę skórę, ale później takim ruchem jak szczoteczka pewnej firmy Oral, nie A, tylko B, wypreparowują włos i mieszek z tkanki podskórnej. Boli? Także, nie. Pacjent po znieczuleniu miejscowym właściwie nie odczuwa, na pewno nie odczuwa bólu. Może czuć dotyk czy pocieranie, ale czasami pacjenci pytają się, czy coś już robimy, bo nic nie czują. I jak truskawki przesadzacie z miejsca na miejsce po prostu? Śledzimy przebieg włosa tym urządzeniem. Idziemy cały czas stycznie równolegle do przebiegu włosa. Nacinamy skórę, wypreparowujemy tkankę podskórną i rzeczywiście później pęsetką asysta wyciąga ten włos razem z mieszkiem włosowym. Ale to nie jest wyrywanie, tylko wyciągnięcie już wypreparowanego kompleksu mieszkowego. Jeszcze szybkie pytanie w temacie samej technologii. Po zabiegu pacjent już jest owłosiony? Idziemy dalej do etapu przeszczepiania. To robimy przerwę w takim razie, panie profesorze. To radio, ludzie, muzyki muszą posłuchać. Proszę państwa, Radio Z, niezły pacjent, z nami Jakub Miszczyk od doktora Szczyta, ten od przeszczepu włosów i nie tylko. I Paweł Stasiak, który już procederu dokonał. Wracamy do państwa już za chwilę. A tyle jeszcze do powiedzenia. Tyle jeszcze do powiedzenia i tyle jeszcze do przesadzenia, chciałbym się powiedzieć. Rozmawiamy, proszę państwa, dzisiaj o przeszczepie włosów. Razem z nami Paweł Stasiak z Papa Dance i pan doktor Jakub Miszczyk. Zakończyliśmy na momencie przesadzania tychże mieszków, o których pan mówi. W tym momencie zazwyczaj robimy tę przerwę na obiad, na którą każdy już czeka. I później zaczynamy etap przeszczepiania w miejscu biorczym. Czyli najpierw robimy bardzo małe, poniżej milimetra nacięcia w skórze, które później będą wkładane te pobrane wcześniej kompleksy mieszkowe. I rzeczywiście, można powiedzieć, że po zabiegu pacjent jest od razu owłosiony, bo z tymi przeszczepionymi mieszkami przeszczepiamy też milimetr do dwóch milimetrów włosa, który wystaje ponad powierzchnię skóry. Dobra, czyli włosy od razu widać, że od razu widać. One jeszcze rosną przez kilka tygodni, ale trzeba wiedzieć, że najprawdopodobniej u 90% pacjentów wypadną po kilku tygodniach. Natomiast mieszki już zostaną w tym nowym miejscu. I z tych mieszków później odrosną włosy już ostatecznie. Czyli ten owłosiony jeszcze wyłysieje. U 9 na 10 tak. Także to pacjenci są tego świadomi. I depresja i dramat wtedy tam. Pacjenci są świadomi tego, są uprzedzani przed zabiegiem właśnie, żeby nie odczuwali niepotrzebnych stresów. A potem do kasy i na miasto. Trzeba się jeszcze pożegnać, chociaż Paweł mówi, a tyle jeszcze jest do powiedzenia. A czego ty jeszcze nie powiedziałeś, Pawełku? Ja chciałem powiedzieć, że myślę, że wielu facetów ma taki kształt głowy i świetnie wygląda w łysinie. I wcale jest im to niepotrzebne. Są osoby, które wręcz we włosach wyglądają źle. Trochę zabawnie. Bo nie mają na nie pomysłu. Bo to po prostu jakoś im nie pasuje. Czy pan odesłał kiedykolwiek z kwitkiem jakiegoś pacjenta? Mówiąc, weź se pan daj spokój, weź się pan po prostu ogól, panie doktorze. Znaczy, my nie szukamy choroby na siłę, tak? Więc to pacjent, musi być to problemem dla pacjenta, żeby w ogóle podejmować się zabiegu. To, że nie mieści się w jakiejś skali, wcale nie jest jeszcze wskazaniem do zabiegu operacyjnego. Więc my leczymy problemy pacjentów, a nie wyciętą klasyfikację z jakiejś skali łysienia. Czyli trochę jak w piosence Elektryczny Gitar, a ty noś swoje włosy jak my. Proszę państwa, teraz czas na kosmatę myśli, bo już jest późna pora. Nasza audycja powoli dobiega końca. Bardzo wam dziękuję, panowie, za dzisiejsze spotkanie. Dzięki wielkie. I to już naprawdę szczerą rozmowę, bo pan doktor i o pieniądzach, Paweł o swoich włosach. Proszę państwa, ja poddałem się badaniu, żyć, nie umierać. Niezły pacjent w Radiu Z oczywiście za tydzień o 21:00. Teraz życzymy wam dobrego wieczoru i do usłyszenia pan doktor Jakub Miszczyk z Kliniki Szczyta doktora i Paweł Stasiak Papa Dance. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dobrego wieczoru. Niezły pacjent w Radiu Z.